Witam bardzo serdecznie na kanale Śpimy. Jest to kanał, który odpala sobie codziennie o 22 do spania. Powiedz mamie, tacie, kolegom, że ma taki kanał istnieje. Ciekawe, jak mama śpisz, i tata. To sobie puszczasz w tle w i to sobie leci. Leżą i oglądają Śpimy. Dostałem wiadomość od pary, która ma męża i żonę. Normalna rodzina, facet, dziewczyna. No. I baba normalnie. No. Se żyją. Jest se z mąsy, że ona jest. I se oglądają przed snem nas. No i co, leżą razem i napisał, oglądają? Dziękuję wam panowie, razem z żoną oglądamy fajne odcinki. Ale ja to pozdrawiamy żonę i ciebie. Pozdrawiamy żonę i ciebie. Napisał mi na Instagramie ostatnio, a zapomniałem o tym powiedzieć w ogóle. Jeremiasz ma jutro imieniny. Wow, no. Nasz kolega, przyjaciel, no. Jeremiasz. Pozdrawiamy Jeremiasz. Irena i Katarzyna. Jeremiasz oraz Biały. Oraz Maria. Jeremiasz Biały. Jutro jest Dzień Leśnika, Dzień Grzeczności za kierownicą i Dzień Karmelu. No. Chcesz jakiś karmel? No, zastrałem się karmelem. O, ale jaja. Dzisiaj zrobimy sobie znowu niewyjaśnione zaginięcia z blogu niewyjaśnionezaginięcia.pl. Chcieliście, albo nie chcieliście, co nas to obchodzi, robimy to, bo to tylko gadanie. No, ciekawe są historie. Kogo bierzemy jako pierwszego? Polskich, bo tu kolejne są niepolskie. Jest Logan Schindelman. A weź polskich, bo polskie są ciekawe. No, jest Tomasz Desecki. Masz tego Tomasza. Tomasz Desecki jest, mhm. Ale ktoś no napisał dobra, w ogóle a propos tego Sebastiana z poprzedniego odcinka jakieś tam nowe fakty, ale chyba nic przełomowego chyba nie było tam, nie? Bo to była nie nowa sprawa pojęcia. Jakaś, ale... Nie mam zielonego pojęcia, no ja ale możemy lecieć do Tomasza Deseckiego. Chcesz zacząć? No mogę. Tomasz Desecki wymknął się z domu o świcie i zniknął. Wstąpił do zakonu. Więc nie wiem. Wow. Zimowy wieczór 14 stycznia 2002 roku. To trochę starsza sprawa. Taka 20 Stary. Lat ponad. Mhm. Rodzina Deseckich spędziła na wspólnej grze w karty ten wieczór zimowy. Fajnie. Przy stole zebrali się wówczas rodzice oraz ich pięciu synów. Przemek, wow. Patryk, Tomek, Adam oraz Janek. Najmłodszy miał wówczas 4, a najstarszy 20 lat. Większość członków rodziny skończyła grę około 22. Młodsi chłopcy położyli się jednak spać wcześniej. Matka obudziła się w nocy i postanowiła... Po artykuł po tym, nie? Tak. To może żebyś nie musiał doczytać, żebyś się nie męczył. Zapowietrzył. No. Matka obudziła się w nocy i postanowiła zajrzeć do pokoju synów. Z początku pomyślała, że wszyscy śpią. Potem zauważyła jednak, że Tomek leży w łóżku z otwartymi oczami. The fuck? Patrzył wtedy na matkę dziwnym wzrokiem. Kobieta opuściła wkrótce pomieszczenie i poszła ponownie spać. Nie spytała syna, dlaczego nie śpi. Pewnie dziś zachowałaby się inaczej, ponieważ był to ostatni raz, kiedy widziała Tomka. To czemu nie zapytała? No nie widziała, wiem. Że nie śpi w sumie. Ale nieważne. Dzień zaginięcia Tomka Deseckiego. Następnego dnia około 6 rano członków rodziny obudził przeraźliwy ziąb. Okazało się, że przyczyną były otwarte na oścież drzwi wejściowe. Rodzice pomyśleli, że był to dziwny znak, ale pospiesznie zamknęli drzwi i zabrali się za poranne obowiązki. W domu zapanował jak zwykle mały chaos, ponieważ każdy z domowników chciał się jak najszybciej wyszykować do pracy lub szkoły. Dopiero po jakimś czasie członkowie rodziny zauważyli, że brakuje Tomka. Nastolatek chodził do prywatnej szkoły we Włocławku, gdzie uczył się malarstwa. Pokrycie wydatków na edukację było możliwe dzięki stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Chłopak codziennie pokonywał autobusem trasę liczącą około 30 km i z domu wychodził o godzinie 7. A, no to kończę. Początkowo najbliżsi pomyśleli, że Tomek wyszedł po prostu tego dnia wcześniej. Otwarte drzwi można było zaś wytłumaczyć na przykład tym, że chłop nie zamknął ich dokładnie. No i mocne porywy wiatru mogły spowodować, że otworzyły się na całą szerokość. Osobliwe ślady odkryte przez rodzinę po zniknięciu. Członkowie rodziny zaczęli się jednak martwić, gdy odkryli, że Tomek nie zabrał ze sobą plecaka. Jeszcze dziwniejsze było to, że w domu również zostały ciepłe ubrania nastolatka, w szczególności kurtka, w której wówczas chodził. Po sprawdzeniu zawartości szafy okazało się, że 18-latek wziął najpewniej cienkie letnie spodnie należące do ojca. Brakowało też starych Adidasów, które nie były z pewnością najlepszym obuwiem na styczniową pogodę. Jakie fajne Adidaski, chyba sobie wezmę. Kolejnego osobliwego odkrycia dokonano w pokoju Tomasza. W kątach znaleziono rozsypaną sól, a na stole paliła się jeszcze biała świeca. Wyglądało to na pozostałości po jakimś dziwnym rytuale.
W łazience odnaleziono natomiast resztki farby do włosów. Wszystko wskazywało na to, że nastolatek zafarbował swoje włosy na blond. Niedaleko domu wszyscy odkryli natomiast talerz pobrudzony farbą, ścierkę grzebień oraz ubrania nastolatka, które miał na sobie poprzedniego dnia. Zniepokojona rodzina zgłosiła na policję zaginięcie Tomka. Ej, wiesz co zauważyłem? No, co? Bo tu jest napisany artykuł jako osobliwe ślady odkryte na rodzinie po zniknięciu. Okej. Okay. Ja myślałem, że chodzi o ten obrazek i się mu przypatrzyłem, bo tam jest obraz autorstwa Tomka zaginionego nastolatka. I ja myślałem, że chodzi o obraz, więc zacząłem szukać, co w tym obrazie jest nie tak. I nie wiem, czy widzisz, ale na tym obrazie są drzwi otwarte. Że ten to obraz Tomka, ten? No, no. Gdzie drzwi otwarte? No z przodu domu są drzwi otwarte. A to ja nie ten... A, bo tu jest ten obraz. A, okej. Okay. I to jest ich kamienica, dom, czy mieszkali, czy co? No, to jest obraz zaginionego nastolatka i jest, kurwa, no, że drzwi są otwarte. No i też zostawił drzwi na otwarte. No. No. Ciekawe, bo ja widziałem ten co? Niżej, patrzyłem, więc... które to było, co czytałeś? Zaniepokojąco zrodziło się na zaginięcie Tomka. Dziwne wydarzenia. Dziwne wydarzenia z przeszłości Tomka. Po zniknięciu licealisty, bliscy przypomnieli sobie kilka sytuacji, które widzieli teraz w nowym świetle. Kilka dni przed zaginięciem Tomek rozmawiał z matką na temat swojej przyszłości. Wyznał, że chciałby zostać zakonnikiem lub misjonarzem. Zdziwiona kobieta spytała, czy nie chciałby być księdzem. Nastolatek zaprzeczył, twierdząc, że wolałby życie w ubóstwie i pomoc potrzebującym. Okej. Okay. Czy też dalej, czy nie? Mogę, że w miesiącach poprzedzających zniknięcie Tomek zaczął też zachowywać się inaczej. Choć zawsze był dość zamknięty w sobie i małomówny, to zaczął jeszcze bardziej stronić od ludzi, nawet tych do tej pory mu bliskich. Nieoczekiwanie zerwał bowiem z dziewczyną, nie podając konkretnego powodu rozstania. Nie odpowiadał też na próby kontaktu ze strony kuzynki, z którą przyjaźnił się od najmłodszych lat. Wiele czasu spędzał natomiast na modlitwie i medytacji. Tomka często określano bowiem jako bardzo uduchowioną osobę. Wow. Tajemniczy wyjazd nad morze. Innym ciekawym wątkiem była niespodziewana wyprawa Tomka do Unieścia. Nadmorska miejscowość, obecnie część Mielna, była oddalona o 300 km od rodzinnego Rabinowa. Nastolatek wybrał się tam pewnego wrześniowego dnia zamiast pojechać do szkoły. Potem odwiedził jeszcze wujka, który mieszkał w pobliskim Koszalinie. Rodzice zaniepokoili się, gdy ich syn nie wrócił po południu ze szkoły. Wieczorem w domu Zeseckich zadzwonił wyczekiwany telefon. Wspomniany krewny z Koszalina poinformował wówczas o odwiedzinach Tomka. Zaskoczeni rodzice postanowili pojechać po syna. Chcieli mieć pewność, że nastolatek wróci do domu bez żadnych przygód. Pragnęli również dowiedzieć się, dlaczego chłopak zdecydował się na ten spontaniczny wyjazd. Tomek nie chciał jednak zdradzić swojej tajemnicy, rodzice coraz bardziej naciskali. Nastolatek opowiedział więc historię o porwaniu. Miał zostać podobno wepchnięty siłą do samochodu w okolicach włocławskiego dworca. Następnie stracił przytomność, a potem ocknął się nad morzem. Rodzice nie uwierzyli w jego historię. Według innego scenariusza chłopak wybrał się w podróż, by spotkać się z osobą, z którą mógł poznać podczas szkolnego wyjazdu do Unieścia, który miał kilka miesięcy wcześniej. Warto też dodać, że w pobliskim Koszalinie znajdował się klasztor franciszkanów. Może to właśnie tam pojechał Tomek. W końcu rozmowy z matką wynikały, że planował zostać. Z rozmów z matką wynikało, że planował zostać zakonnikiem. No, w sumie racja. Więc co stało się z Tomkiem? 17-latek był widziany w dniu zaginięcia przez sąsiada po 5 rano na dworcu PKS w pobliskim Żydowie. Domniemany świadek początkowo nie zorientował się, że Tomek czekał razem z nim na autobus. Sąsiad rozpoznał jednak nastolatka, gdy wsiadł do pojazdu i kupił bilet do Włocławka. Nie wiadomo jednak, czy Desecki tam dojechał, ponieważ mężczyzna zrobił sobie drzemkę w autobusie. Gdy się obudził, nastolatka już nie było. Ktoś podobny do Tomka był też widziany przez jego szkolną koleżankę. Miało to miejsce 15 stycznia około 7 rano na dworcu we Włocławku. Nastolatka nie była jednak pewna, czy zauważyła Deseckiego. Oprócz tych dwóch tropów brakowało informacji w sprawie. Rodzina zaangażowała się więc w poszukiwania, ale niestety ich działania nie przyniosły rezultatu. Bliscy próbowali się skontaktować z wieloma zakonami, ale większość odmówiła im udzielenie jakichkolwiek informacji. Po latach okazało się jednak, że przeczucia rodziców mogły być słuszne. I tu jest teraz odkrycie po kilkunastu latach.
W 2020 roku rodzina zaginionego robiła porządki. Ojciec Tomka podczas przeglądania dokumentów przez przypadek natknął się na odpis świadectwa chrztu. Okazało się, że kościelny dokument wydano na wniosek zaginionego. Na świadectwie chrztu widniała data 15 września 2001. Bliscy połączyli fakty i uświadomili sobie, że Tomek musiał zwrócić się z prośbą o wystawienie metryki tuż po wycieczce do unieścia. Mało prawdopodobne, by był to przypadek. Rodzina Deseckich zwróciła się ponownie do praktycznie wszystkich zakonów na terenie Polski i tym razem ich starania były bezowocne. Zakonnicy zasłaniali się ochroną danych osobowych, inni w ogóle nie odbierali telefonów i nie odpisywali na maile zdesperowanych bliskich. Policja przygotowała prawdopodobny wizerunek Tomka, lecz niestety wszystkie wysiłki nie doprowadziły do odnalezienia zaginionego. Pomimo tego, że ponad 20 lat od pamiętnego wskazania. Kurwa! Pomimo tego, że mija ponad 20 lat od pamiętnego styczniowego poranka, rodzina nie traci nadziei, że któregoś dnia uda im się poznać losy kochanego syna i brata. A co to jest progresja wiekowa? Jak wygląda teraz, prawdopodobnie. No, czyli jest odnaleziony, czy nie jest odnaleziony? Nie! To jest przez AI wygenerowane, jak może teraz aha, wyglądać. Okej, okay, w ten sposób. Tak. No to pewnie tak nie wygląda. Pewnie nie. Mhm. No może faktycznie jest w jakimś zakonie, no ale jeżeli nie można takich informacji zdobyć, no to trudno. To nie można. Dziwne, no. Które kolejne? Robert Wójtowicz. Czekaj, jadę jest dalej. To jest z 95. Patrzę, czy są jakieś takie nowe jeszcze. A po głównej może, nie? Na głównej stronie może. Tak, no bo to jest chronologicznie od najstarszego do najnowszego, tylko że data dodania artykułu, nie zaginięcia. Magdalena Żuk to była dosyć mocna sprawa. Nie wiem, czy ty kojarzysz tą sprawę. Chyba nie kojarzę. Znaczy kojarzę właśnie to nazwisko i ten, ale nie kojarzę tej sprawy. Możemy przeczytać, to długa dość. No to poczytajmy. Dobra. Ale to była dosyć głośna sprawa, mi się wydaje, że my ją czytaliśmy. No nie wiem, właśnie też coś kojarzę, ale chyba nie. Magdalena Żuk, tragiczny finał wakacji w Egipcie. Tym razem postanowiłem przedstawić sprawę, o której słyszała prawdopodobnie większość z was. Chodzi bowiem o niewyjaśnioną śmierć Magdaleny Żuk. Kobieta pojechała na wakacje do Egiptu. Zamiast wymarzonego urlopu w kraju faraonów, odczekało na nią prawdziwe piekło. Choć od śmierci 27-latki minęło kilka lat, sprawa nadal budzi emocje, a wiele pytań pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Zapraszam tradycyjnie do lektury. Dobra. Magdalena Żuk urodziła się 19 września 1990 roku w Bogatyni. Miała dwie siostry, jedną starszą i jedną młodszą. Była bardzo ambitna i pracowita. Już w wieku 17 lat wyjechała do pobliskiego Zagorzelca, graniczącego z Niemcami. Tam zdobywała wiedzę i doświadczenie w kosmetologii. Po kilku latach udało się jej nawet otworzyć własny salon kosmetyczny. Od dzieciństwa Magdalena chciała jednak zostać modelką. Wyrosła na atrakcyjną kobietę i dobrze zdawała sobie sprawę ze swojej urody. Próbowała dostać się nawet do znanego programu Top Model, niestety nie udało jej się zrobić kariery w telewizyjnym show. Magdalena prowadziła bardzo intensywne życie, ukończyła studia licencjackie z dietetyki, była fanką zdrowego stylu życia, lubiła uprawiać sport, chodziła na siłownię i trenowała bieganie, miała w planach ukończenie półmaratonu. Trenowała także pole dance. W 2016 roku kobieta przeprowadziła się do stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia. Tam rozpoczęła pracę w salonie kosmetycznym. Pracowała też po godzinach we własnym studiu, które założyła w wieku 22 lat. Jako ciekawostkę dodam, że szefowa Magdaleny z Wrocławia miała to samo imię i nazwisko, co bohaterka naszej historii. No, ale jaja. Pół roku przed śmiercią Magdalena poznała na koncercie hip-hopowym w klubie Grey Markusa Włodarskiego. Pierdolony Grey, kurwa, kojarzę, byłem ten klubie kiedyś. Tak? No, mężczyzna został potem jej chłopakiem. Markus również mieszkał we Wrocławiu. Kurwa, Leśny może ich znać, tak szczerze. Może. Trzeba się go zapytać. Bo to jest ten sam rocznik chyba nawet. No. Prawdopodobnie zna. Markus mieszkał we Wrocławiu, pracował tam jako fryzjer. Miał na koncie prestiżowy tytuł mistrza Polski we fryzjerstwie. Tak samo jak Magdalena interesował się sportem, lubiał też muzykę. Para znała się dosyć krótko, ale podobno planowała wspólną przyszłość. Bliscy wspominają kobietę jako zawsze uśmiechniętą, pełną energii i towarzyską osobę. Wyjazd, niespodzianka i pierwsze problemy.
Tragiczna historia rozpoczyna się we wtorek 25 kwietnia 2017 roku. Według relacji włodarskiego tego dnia dowiedział się on od swojej dziewczyny o wyjeździe niespodziance. Magdalena wykupiła wakacje w Egipcie, na które planowała pojechać razem z Markusem. Pieniądze na zagraniczną wycieczkę pożyczyli rodzice 27-latki. Zastanawiające jest to, że wylot był tego samego dnia wieczorem, a kobieta nic wcześniej nie wspomniała podobno o nim chłopakowi. Według innych źródeł mężczyzna miał się o wyjeździe dowiedzieć kilka dni wcześniej. Jak było naprawdę, prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. W każdym razie sprawa urlopu w Egipcie komplikowała się. Okazało się bowiem, że Markus nie ma ważnego paszportu, a w dodatku samolot startował z Katowic-Pyrzowic, nie Wrocławia. Jest najgorzej, kurwa, te Katowice jebane. Teraz zawsze jest, o, fajna wycieczka, ale wylot z Katowic, kurwa. No często jest z Katowic, a z Wrocławia też czasem jest, ale z Katowic często, no. Czas na podjęcie decyzji było mało. Włodarski wstawił na Facebooku ogłoszenie o chęci sprzedaży wycieczki, ale nie udało im się znaleźć chętnej osoby. Trudno się dziwić, ponieważ nastąpiło to zaledwie 4 godziny przed wylotem samolotu. Ja pierdolę, to jak oni to chcieli sprzedać? No tak, trochę nie bardzo. Magdalena po rozmowie z partnerem, zawsze warto spróbować, nie, ale raczej z odzewu. Magdalena po rozmowie z partnerem postanowiła ostatecznie, że sama pojedzie na wymarzony urlop. Potrzebowała odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Było też jej szkoda pieniędzy, które całkowicie by przepadły. Żuk wsiadła więc razem z chłopakiem i jego kolegą do samochodu. Następnie cała trójka pojechała na lotnisko. Podobno Żuk jeszcze przed odlotem była zdenerwowana i spięta. Kilku urlopowiczów wspomniało, że w sklepie wolnocłowym kobieta kupiła alkohol. To nie jest nic odkrywczego. Nie jest niezwykłego. No. Każdy jest zdenerwowany przed lotem i każdy kupuje alkohol. A nie, nie zdenerwowany, tak po prostu można też kupić. Czemu nie? W każdym razie po kilku godzinach lotu Magdalena znalazła się w Mars Alam, czyli jednym z największych egipskich kurortów. Miejscowość ta znajduje się na wschodu kraju, nad brzegiem Morza Czerwonego. Kobieta zameldowała się w hotelu The Three Corners Equinox Beach Resort 26 kwietnia około 3 w nocy. Przed pójściem spać Magdalena zadzwoniła jeszcze do chłopaka. Była zdenerwowana, ponieważ słyszała, że w pobliżu jej pokoju się ktoś kręci. Creepy. Sprawa została zgłoszona na recepcji. Pracownicy hotelu podobno sprawdzili to zgłoszenie, ale nie zauważyli nic podejrzanego. Okej. W czwartek 27 kwietnia rodzina i chłopak Magdaleny byli zaniepokojeni jej dziwnym zachowaniem. Kontakt z kobietą był utrudniony, a w pewnym momencie w ogóle nie można się było do niej dodzwonić. Pracownicy hotelu oraz inni urlopowicze również zauważyli niepokojące sygnały. Bliscy skontaktowali się z polską ambasadą w Egipcie. Uzyskali informację, że urzędnicy są w kontakcie z rezydentem. 27-latce zaproponowano też wizytę u lekarza, jednak Żuk nie zgodziła się. Ostatecznie zaniepokojony Markus kupił dziewczynie bilet powrotny. Lot był zaplanowany na sobotę 29 kwietnia, czyli 2 dni później. Ale jakie niepokojące sygnały? Nie dali znać w ogóle, co to jest. No było napisane, że kontakt był utrudniony i dziwnie się zachowywała też tam podobno, nie, jakoś. W piątek 28 kwietnia rodzinie Magdaleny przesłano wstrząsające nagranie. Widać na nim Polkę leżącą w szlafroku u drzwi swojego pokoju hotelowego. Żuk była skulona i wyglądała na bezbronną i wycieńczoną. Wydawała się nie zdawać sobie sprawy z tego, co wokół się niej dzieje. Rezydent zabrał wówczas kobietę do szpitala w Port Grach. Jakaś miejscowość. Pracownicy placówki odmówili jednak jej leczenia, ponieważ stwierdzili podobno, że nie zajmują się chorobami psychicznymi. Okej. Okay. Ej, kolejny raz. Kurwa, jest to jest podobny przypadek, nie? Że ktoś ginie przez to, że ma jakieś właśnie choroby psychiczne. Nie, że tyle, że ginie, ale że jedzie na wakacje, no, że sam tak. I coś tam się odpierdala psychicznie, nie? Że jak to jest możliwe, no, w ogóle? Znaczy, no wiesz, no to są jakieś pojedyncze sprawy, więc no. Które są po prostu podobne, nie? Nieudany powrót do domu. Wydawało się, że wkrótce wszystko wróci do normy. Następnego dnia Magda miała bowiem zaplanowany przedwczesny powrót do domu. Kobieta została odwieziona na lotnisko. Rzekomo już podczas tej podróży miała się zachowywać agresywnie. 27-latce odmówiono na lotnisku możliwości wejścia na pokład samolotu. Jako przyczynę podano zły stan zdrowia. Według innej wersji wydarzeń kobieta już znajdowała się w samolocie. Wówczas pilot miał wezwać lekarza. Na podstawie jego opinii Magdalenie nie pozwolono na podróż. Znowu to samo, nie? Znowu masz lekarza, który nie pozwala na podróż. Jedno jest pewne, Żuk nie poleciała samolotem i nie wróciła do Polski, natomiast została wymeldowana z hotelu, musiała więc znaleźć sobie nowe miejsce, gdzie mogłaby przenocować. Pierwszy hotel nie chciał jej przyjąć ze względu na wcześniejsze problemy.
Resydent z biura podróży zawiózł Magdę do kilku innych hoteli. W żadnym jednak nie udało jej się znaleźć noclegu ze względu na brak wolnych miejsc. Mm-hmm. Słynna nagrana rozmowa i tu jest nagranie tego też. W ogóle jaka premierka stara, nie? Jezus. Ale kurwa, to jest... Człowieku, to jest premierka, a w miejsce na pluginy ktoś wkleił jakiś obrazek tam, że niby tam coś, jakieś dźwięki są. Gdzie? Czekaj. The fuck? Kurwa, zaraz ci pokażę. Dobra, zaraz ci pokażę. Całe, ale... Zaraz sobie ci streama i posłuchamy. Jest efekt control program. No, dawaj. A nie, no to jest ten, to jest jakiś plugin po prostu. Dobra, 29 kwietnia miało miejsce jeszcze jedno niezwykłe ważne dla sprawy wydarzenie. Magdalena po nieudanej próbie powrotu do Polski rozmawiała ze swoim chłopakiem. Użyto wówczas funkcji wideo. Całą rozmowę zarejestrował na filmiku kolega Markusa. Magdalenie towarzyszył rezydent Mahmud K. To z jego telefonem połączył się chłopak 27-latki. Jej komórka była bowiem od jakiegoś czasu wyłączona. Całe nagranie trwa kilkanaście minut. Filmik trafił potem do sieci. Podobno w wyniku pomyłki, bo Markus chciał dodać materiały jako prywatny. Okay. Weź, zrobi się streama. No, możesz zrobić. Tak nie będzie słychać dla widzów za bardzo, ale... No będzie, czy nie? Nie rejestrujesz no nie, dźwięku. Nie będzie. No nie, bo mamy nagrania oddzielne, nie, więc... Nie nagrywasz dźwięku kompa? No nagrywam, no ale to nie... No jak nie będziesz nic gadał, to może będzie słychać, ale... To ja nic nie gadam, to ja się mutuję po prostu, żeby posłuchać. No dobra, to ja przewijał. Dawaj. Ej, przełączyłem ten. No to tylko ten rezydent gada. Żyjesz, Gusle, chodź stąd. O co tu chodzi, kurwa? No jakaś rozmowa po prostu jest nagrana, no i... Ale ona nic nie mówi w ogóle. No ona nic nie mówi, no tylko tam są jakieś głosy w tle. The fuck? O chuj tu chodź, dobra, poczytajmy, bo nie wiadomo, jeśli wiemy się. To ja wyłącz streama. No. Aha, sorry. Dobra. Na filmie Włodarski wielokrotnie prosi dziewczynę, by powiedziała mu, co się stało. Widać jednak, że kobieta jest zdenerwowana i przerażona. Przyczyną mogła być obecność rezydenta, który znał język polski. Na filmiku zapłakana Magda błaga, by Markus zabrał ją do domu. Mężczyzna obiecał, że kolejnego dnia do Egiptu przyjedzie jego kolega, Maciek. Miał on wrócić z Magdą do Polski. Mężczyzna faktycznie przyleciał do Marsa Alam, ale było już za późno. Okej. Okay. Wow. Stan Żuk stale się pogarszał, no i Mohamed postanowił ponownie zawieźć kobietę do szpitala. Magda nie zgodziła się jednak na żadne badania. Kobieta zachowała się do tego agresywnie. Zaczęła szarpać się z lekarzami, pielęgniarkami. Próbowała ubiec się z personelowi. Do północy 27-latka próbowała zdaniem świadków dwukrotnie wyskoczyć z okna. W ostatniej chwili miała ją powstrzymać jedna z pielęgniarek. Żeby zapobiec podobnym próbom, personel przywiązał Magdę do łóżka. Okej. Okay. Nie wiadomo, czy kobieta sama się wyswobodziła, czy zrobił to ktoś inny. W każdym razie Magdalena skierowała się w stronę okna i wyskoczyła po raz trzeci. Tym razem skutecznie. Obrażenia w wyniku upadku z wysokości okazały się poważne. Kobieta miała uraz klatki piersiowej, głowy oraz kończyn. Personel medyczny postanowił przetransportować Polkę do szpitala w Hurgadzie. Miało to miejsce 30 kwietnia około 8 rano. W okolicach 18 tego samego dnia stwierdzono natomiast zgon kobiety. What the fuck? Okay. 9 maja w obecności polskiego eksperta wykonano w Egipcie sekcję zwłok kobiety.
19 maja przeprowadzono natomiast autopsję. W Polsce według rodziny zmarłej z dokumentu przesłanych z Egiptu wynikało, że we krwi Magdaleny znaleziono ślady narkotyków. Konkretnie miał to być popularny w Afryce środek odżywiający zwany khat. Narkotyk ten uznaje się z... Uzyskuje się z liści czuwaczki jakiejś jadalnej. W Europie środek ten jest bardzo mało znany. Według specjalistów khat ma działanie podobne do amfetaminy. Śledczy z Polski zaprzeczają jednak, by badania toksykologiczne wykazały obecność narkotyków we krwi kobiety. Aha. Mhm. Według niektórych źródeł podczas testów toksykologicznych wykryto również leki na depresję. Obie autopsje zgadzały się natomiast w kwestii przyczyny zgonu. Kobieta miała... No i śmierć miała nastąpić w wyniku obrażeń, będąc następcem upadku z wysokości. Nie udało się natomiast ustalić, czy kobieta sama wskoczyła z okna, czy ktoś się wypchnął. To nieźle, kurwa, ustalili. Kontrowersje związane ze sprawą śmierci Magdy. W tej sprawie pełno jest wykluczających się informacji. Nie jest choćby do końca pewne, z którego dokładnie okna wyskoczyła kobieta. Członkom rodziny, którzy pojechali do Egiptu w poszukiwaniu prawdy, wskazywano bowiem inne okno niż w wersji oficjalnej. Dużym problemem była też komunikacja z egipskimi władzami, mimo zapewnień tamtejszych polityków. Gwarantowali oni bowiem śledztwu wysoki priorytet. Jednym z wyjaśnień dziwnego zachowania Magdy może być chwilowy kryzys lub długotrwała choroba psychiczna. Według ustaleń dziennikarzy, Magdalena miała w przeszłości leczyć się psychiatrycznie. Problemy były podobno spowodowane nadużywaniem alkoholu. Inni reporterzy dotarli natomiast do informacji, że kobieta korzystała z pomocy psychologa. Miała uczestniczyć w terapii DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Rodzina zaprzecza natomiast tym ustaleniom. Jeden z ciekawszych szczegółów dotyczy wydarzeń z 27 kwietnia. Tego dnia telefon Magdy miał bowiem nawiązać połączenie z lokalną siecią na około 30 km od linii brzegowej. What the fuck? Mogło świadczyć o tym, że kobieta lub inna osoba miała przy sobie komórkę Magdaleny Żuk, znajdowała się na jachcie. Inne wyjaśnienie mógł błąd sieci telefonicznej. Okej. Okay. Markus i dziwne zbiegi okoliczności. Największe kontrowersje budzi jednak słynne nagranie rozmowy Markusa i Magdy. Wiele wskazuje na nienaturalne zachowanie mężczyzny. Wydaje się on być nadzwyczajnie spokojny i opanowany. Widoczny jest tu olbrzymi kontrast w porównaniu do zachowania jego dziewczyny. Zastanawiający jest też powód, dla którego cała rozmowa została nagrana. Nie brakuje głosów, że Włodarski chciał sobie w ten sposób zapewnić alibi. Wiele osób śledzących sprawę zwraca uwagę na zbyt dużą ilość zbiegów okoliczności związanych z Markusem. Paszport, który stracił ważność... No dobra, no zmienił, stracił ważność. Wystawienie oferty sprzedaży tak późno. Wspomniana już rozmowa z Magdą. Do tego dochodzi jeszcze moment, gdy mężczyzna podczas nagrania zasłonił przednią kamerę początek 8 minuty. Mhm. Aha. Dobra, dalej. Następnie przechylił lekko telefon. Pokazał wówczas Magdzie coś, co trzymał w lewej ręce. Potem Włodarski oddał tajemniczy przedmiot koledze. Świadczy o tym charakterystyczny szelest. Żuk wydawała się po tym geście jeszcze bardziej spanikowana niż wcześniej. Co Markus pokazał ukochanej? Niestety tego nie wiemy, a może to być klucz do rozwiązania zagadki. Nie można też zapomnieć o tajemniczym M. Magda wymawia tę literę, gdy po raz kolejny naciska na nią Markus. Co może oznaczać? Trudno powiedzieć, bo jest to pierwsza litera imienia samej Magdy Żuk. Jej chłopaka, szefowej rezydenta, czy kolegi, który miał po nią jechać. Raczej nigdy nie dowiemy się, co zmarła miała wówczas na myśli. Należy też wreszcie wspomnieć o gwałcie, którego kobieta miała paść ofiarą. Nagranie kluczowej wideorozmowy nie jest najbardziej wyraźne. Setki osób próbowały analizować treść wszystkich wypowiedzi. Według niektórych w pewnym momencie Magda ledwo słyszalnym głosem wymawia, że została zgwałcona. Według innych teorii kobiecie puszczono film przedstawiający gwałt na niej. W tle słychać dźwięki i głosy, które miałyby to potwierdzać. Tłumaczyłoby to też, dlaczego kobieta była tak przerażona. Okay. Wszystkim internetowym detektywom polecamy na koniec ten kanał na YouTube. Znajdziecie tam wiele analiz materiałów związanych z tą sprawą. Bla, 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 bla. Mm-hmm. No i tu jest, że to jest sprawa podobna do jakiejś Karoliny Kaczorowskiej. No. No i kobieta w 2016 roku też była 30-letnią blondynką, mieszkała w Wrocławiu, pracowała jako modelka. W gronie jej znajomych znajdowało się wiele osób, które znały Magdę.
Najczęściej mówi się o Kamilu P., pseudonim Złoty. Mężczyzna był chłopakiem Karoliny i podobno przyjacielem Markusa, partnera zmarłej w Egipcie Polki. Według innych źródeł była to jedynie zbieżność imion i pseudonimów. Jest natomiast pewne, że Włodarskiego znał osobę o ksywce Złoty. A są jakieś komentarze ciekawe? No polecam posłuchać rzetelnego, bardzo rzetelnego podcastu Justyny Mazur na ten temat, obala wszystkie teorie spiskowe. Nie wiem, te sprawy tak są dziwne czasem, że w sensie to jest tak, że czytasz to, ale nigdy nie ma rozwiązania i też ryjesz sobie ten łeb, nie? Nie wiem, czy coś tak masz. No, trochę. Znaczy jest rozwiązanie jakieś, ale takie o... Dobra, czy jest jeszcze jakieś tutaj? Mateusz Kawecki, ciało odnalezione w stodole rodziców. No to możemy przeczytać. No dobra. A to długie bardzo jest chyba. Tak? O, faktycznie, bardzo długie. No. To może jakieś inne. To też jest długie. Kurwa, 85 rok też jest jakieś, to już za długie. Znaczy za dawno. Agnieszka Kotlarska, tragiczna śmierć miss z ręki psychofana. A daj linka. To, to jest. No jest na tej stronie, na głównej. A jak się nazywa jeszcze raz? Agnieszka Kotlarska. Możemy to zobaczyć. Dawaj. Tym razem będzie dość nietypowo, ponieważ nie przedstawię wam zaginięcia ani zagadkowej śmierci. Historia Agnieszki Kotlarskiej. To jest długie w chuj, jak coś też sprawdziłem. Nie, nie jest takie długie aż. No dobra. Gdzie to skończyłem? Historia Agnieszki Kotlarskiej-Świątek nie otacza żadna tajemnica, choć momentami trudno w niektóre wydarzenia uwierzyć. Miały one miejsce wiele lat temu w moim rodzinnym mieście, czyli Wrocławiu. Czyli znowu Wrocławiu. O całej historii dowiedziałem się jednak dopiero niedawno. Tradycyjnie zapraszam do lektury. Agnieszka Kotlarska-Świątek urodziła się 15 sierpnia 1972 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia na Politechnice Wrocławskiej. Nie dane było jej jednak ich ukończyć. Z powodu ponadprzeciętnej urody dziewczyna zaczęła swoją przygodę z modelingiem. Na początku lat 90. odniosła sukces na lokalną skalę, zostając Miss Dolnego Śląska. Życie młodej kobiety zmieniło się jednak diametralnie 19 lipca 1991 roku. Tego dnia 19-latka wzięła udział w konkursie Miss Polonia. Wydarzenie odbyło się w Operze Leśnej w Sopocie. Agnieszka zdobyła koronę przeznaczoną dla najpiękniejszej Polki. Jako ciekawostkę należy dodać, że nagrodą był ciągnik rolniczy Ursus ufundowany przez sponsorów. O kurwa. Fajnie, Ursusa można było sobie wygrać 60. Serio? Mhm. No dobra. I teraz dalej. Choć było to imponujące osiągnięcie, największy sukces miał dopiero nadejść. Prawdziwą trampoliną do wielkiej kariery okazał się konkurs Miss International, odbywający się w stolicy Tokio 13 października 1991 roku. A więc niepełna 3 miesiące po zwycięstwie w krajowych magazynach Agnieszka ponownie pokonała rywalki, tym razem były to jednak królowe piękności z całego świata. Oprócz zdobycia tytułu Miss International została również wyróżniona w kategorii Miss Photo. Ej! Czyli tylko dla mnie strasznie pojebane jest kurwa konkurs, który polega na tym, że ktoś jest ładny i robisz Miss kurwa Polonia, no. I to jest konkurs, który wybieramy najładniejszą dupę. No tak, no co no, i, wybierają to wybierają. I, no. Kurwa, na YouTube ale osiągnięcie została Miss. Że wybierają najładniejszą influencerkę na przykład itp. No to jest właśnie ufufufu kurwa, tylko w IRL. No tak, to jest ufufu IRL, no. Po wygraniu tego prestiżowego konkursu drzwi do świata mody stanęły przed Agnieszką otworem. W 92 roku Kotlarska podpisała kontrakt z prestiżową agencją Ford, która miała siedzibę w Nowym Jorku i Paryżu. Polka zaczęła pracować jako modelka i występować na pokazach mody oraz reklamach. Warto podkreślić, że współpracowała z najbardziej uznanymi projektami tantami mody. Można wymienić również m.in. Ralpha Laurena czy Calvina Kleina. Wow, czyli majtki zrobił. Zdjęcia wrocławianki pojawiają się nawet w wydaniach czasopism Cosmopolitan, Vogue czy na okładce polskiego magazynu Twój Styl. O, oszukać fatum. W lipcu 1996 roku Agnieszka planowała wziąć udział w sesji zdjęciowej w Paryżu. Miała tam dotrzeć samolotem z Nowego Jorku. Sesję przesunięto i modelka musiała zmienić plany. Tym sposobem uniknęła śmierci, rezygnując w ostatniej chwili z lotu samolotem TWA Flight 800, który rozbił się wkrótce po starcie. Niedaleko wyspy Long Island w stanie Nowy Jork w
Wszyscy pasażerowie i załoga zginęli. Jedną z ofiar był fotograf, który współpracował z Kotlarską. Brzmi jak historia z popularnego filmu Szukać Przeznaczenia. Nie da się ukryć, co ciekawe, samolot z hollywoodzkiej opowieści również miał wylądować w Paryżu. Niestety nie było to jedyne podobieństwo do zmyślonej historii. Przeznaczenie okazało się bezlitosne dla modelki. Wiadomość o tragicznym wypadku i tym, że była Miss Polski, mogła w nim zginąć, została nagłośniona przez media. Informacja ta dotarła też do Jerzego Lisiewskiego. Młodszy o 12... Mężczyzna był 12 lat starszy od Agnieszki i prowadził nadzwyczajne... Boże, kurwa, ja czytam z dosłownie przeciwieństwa. Mężczyzna był 12 lat starszy od Agnieszki i prowadził zwyczajne życie. Ukończył studia i pracował w banku. Był jednak dość nieśmiały i posiadał małe doświadczenie z kobietami. Sytuacji nie ułatwiało mu to, że nadal mieszkał z rodzicami. Można powiedzieć, że jego życie było nudne i powtarzalne, dopóki nie poznał Kotlarskiej. Hmm. No, zobaczymy, kurwa. Podobno zobaczył Agnieszkę któregoś... A, to jeszcze raz, czy ja? No, czytaj, możemy po dwa czytać, żeby szybciej Podobno poszło. Zobaczył Agnieszkę któregoś dnia na pokazie sukien ślubnych i zakochał się w niej wówczas na zabój. Dziewczyna chodziła jeszcze do liceum i robiła wielką karierę. Uczucie Jerzego prędko... No tak, ale to sobie streszczam. Uczucie Jerzego prędko zmieniło się wówczas szaleńcą fascynację. Lisiewski zaczął śledzić Kotlarską. Zajęcie to pochłonęło coraz więcej czasu. Wówczas nie używano tego określenia, ale do dziś powiedzmy, że był jej stalkerem. Mężczyzna zdobywał też kolejne informacje na temat nastolatki. Dowiedział się, że chodzi do tej samej szkoły, którą on ukończył przed laty. Mm-hmm. Któregoś razu zdobył się na odwagę i zagadał do Agnieszki w autobusie. Dziewczyna była miła, więc rozpoczęli niewinną pogawędkę. Na koniec Lisiewski zaproponował, że odprowadzi ją do domu. Kotlarska zgodziła się. Nie miała wówczas pojęcia, że poznała w ten sposób swojego przyszłego mordercę. Mężczyzna z kolei dowiedział się, gdzie mieszka jego przyszła ofiara. Pisał również listy do wybranki swojego serca. Agnieszka nie odwzajemniła jednak jego uczucia. Przed konkursem Miss Polonia, który wygrała, poznała Jarosława Świątka, który był jednym z organizatorów tej imprezy. Szybko zostali parą i pobrali się w Nowym Jorku. Pod koniec 1993 roku małżeństwo wróciło jednak do Polski. A czekaj, analizuję, co było przed chwilą. Ona wzięła za mąż, tak? Wyszła? Mhm. No tak, okay. Tak. Pod koniec 1993 roku małżeństwo wróciło jednak do Polski. Zdecydowali się kupić dom w rodzinnym mieście kobiety. W 1994 urodziła się ich córka. Można powiedzieć, że ich życie było idyllą. Nie wiem, co to znaczy. Pewnie, że piękne. Mm. Wszystko zmieniło się jednak, gdy Lisiewski dowiedział się o powrocie Agnieszki. Wtedy wróciła uśpiona i chora fascynacja. Mężczyzna szybko udało mu się ustalić, gdzie mieszka modelka. 27 sierpnia 1996 mężczyzna przyczaił się przed domem Kotlarskiej, czekając na jej powrót. Oczekiwanie opłaciło się, rodzina Świątków przyjechała w końcu samochodem. Lisiewski za wszelką cenę chciał zobaczyć się z kobietą i z nią porozmawiać. Prosił, by wysiadł z samochodu. Agnieszka nie miała jednak na to ochoty. Mhm. Jerzy zdenerwował się wówczas i stał się jeszcze bardziej napastliwy i agresywny. Jarosław postanowił działać. Wysiadł z samochodu i zaczął grozić, że wezwie policję. W tym momencie zazdrosny Lisiewski rzucił się na Świątka z nożem. Zadał mu cios w udo. Agnieszka pospieszyła wtedy na pomoc mężowi. Próbowała obezwładnić napastnika, ale ten był od niej silniejszy. Szaleniec zadał ukochanej 4 ciosy nożem. Trafiły one niestety w narządy wewnętrzne. Jarosławowi udało się ogłuszyć napastnika i przenieść żonę do samochodu, gdzie była bezpieczna. Niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Modelka zamarła w drodze do szpitala. Jej mąż miał więcej szczęścia. Okej. Okay. O kurwa. No. Zabójca uciekł natomiast z miejsca zdarzenia. W szoku wręczył narzędzie zbrodni kobiecie, na którą natknął się na ulicy. Co kurwa? Wkrótce potem zadzwonił na policję i przyznał się do winy. Jeszcze tego samego dnia Lisiewski został aresztowany, potem skazany przez sąd. Wyrok jak na taką zbrodnię był dosyć łagodny. Mężczyzna spędził w więzieniu 15 lat, wyszedł w 2012 roku. No kurwa. Zabójca atakuje ponownie. Warto dodać, że nie był to jedyny incydent kryminalny na koncie Lisiewskiego. 5 sierpnia 2014 roku, czyli 2 lata po wyjściu z więzienia, mężczyzna zaatakował Roma. Miało to miejsce w mieszkaniu zabójcy na wrocławskim Psim Polu. Mężczyzna, którego tożsamości nie udało się ustalić, mieszkający na koczowisku romskim, chciał włamać się do jednego z domów w celu rabunkowym. Znalazł w środku kilka cennych przedmiotów, takich jak sprzęt komputerowy czy telefon komórkowy. Złodziej nie miał jednak pojęcia, że nie jest w mieszkaniu sam.
Jego właściciel, którym okazał się Lisiewski, sięgnął po nóż w sprawie 30-centymetrowym ostrzem i po cichu zakradł się do obywatela Rumunii. Cios był tak mocny, że przebił płuco. Zranionemu Romowi udało się jednak uciec, jeżeli Lisiewski próbował go gonić, jednak jednego z przechodniów poprosił o to, by zadzwonił na policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia, aresztowali nożownika. Mężczyzna trafił do aresztu pod zarzutem ciężkiego uszkodzenia ciała. Sąd okręgowy we Wrocławiu skazał Lisiewskiego na 1,5 roku pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę jego kryminalną przeszłość, ten wyrok również wydaje się być łagodny. Agnieszka Kotelarska została pochowana 30 sierpnia 1996 roku na cmentarzu wrocławskim przy ulicy Grabiszyńskiej. Jej mąż do dziś obawia się o swoje życie i życie swojej córki. Z tego powodu chroni prywatność swojej rodziny. Szczególnie smutne jest to, że 2,5-letnia dziewczynka widziała śmierć swojej matki. Była na tyle mała, że podobno tego nie pamięta. Nie zmienia to jednak faktu, że z powodu niezdrowej fascynacji mordercy dziewczynka musiała wychowywać się bez matki. Fascynacja mordercy nadal trwa. Na początku 2000... A dlatego tu jest. Tak, na początku 2023 roku, czyli tego, pojawiły się niepokojące informacje. Okazało się, że pochodzący z biblioteki egzemplarz książki Ballady Morderców Kryminalny Wrocław zawierał dziwne dopiski. W publikacji tej pojawił się reportaż autorstwa Izy Michalewicz o sprawie zabójstwa Agnieszki Kotlarskiej. Wszystko wskazuje na to, że to sam morderca modelki dodał swoje uwagi. Wcześniej informacje te nie były dostępne publicznie i mogła o nich widzieć jedynie osoba bezpośrednio związana ze sprawą. Notatki te w złym świetle stawiają męża ofiary. Nic dziwnego, że bliscy tragicznie zamordowanej kobiety nadal obawiają się o własne bezpieczeństwo. Ale kurwa, pojebane. No pojebane, co mogę powiedzieć. No i to by było na tyle w tym odcinku. Siema. Widzowie, siema.